Hej, dzień dobry, cześć moi drodzy, witam wszystkich serdecznie z tej strony Demon Diaz i zapraszam was na kontynuację serii Zagrajmy w Stellar Blade na moim kanale. Czas, aby wyruszyć w końcu do nowej lokacji. Macierz 11, czy też Matrix 11, bo tak to w angielskiej wersji językowej brzmi. Oczekuję, także udajmy się tam, też na to bardzo czekałem. Wyruszmy. W końcu, nie? Dokładnie. W końcu. Yes. And if it functions as intended, things should be a lot easier. All right. Let me take you to Matrix 11. Ciekawe, jak to będzie wyglądało. Nie mam żadnych wyobrażeń, jeżeli chodzi o tę lokację jak na razie. Jakieś takie pustkowie znowu? Znaczy ja wiem, że tu wszystko jest takie w klimacie postapokaliptycznym, ale wygląda jak pustynia znowuż chyba. Chociaż może będzie to też podziemia? Zaraz zobaczymy. Dobra, moi drodzy, oto pierwsze kroki w nowej lokacji. Zaraz pogadamy z naszymi oczywiście towarzyszami, mamy Bitcoina, więc jak najbardziej weźmy. Ale najpierw oczywiście jeszcze odpoczynek. Możemy sprawdzić. Ogłoszenie naboru do zespołu eksplorującego Wielką Pustynię. Ej, jeżeli to się nazywa Wielka Pustynia, innymi słowy jakoś, to też w innym określeniu być może ten Matrix 11 jest na Wielkiej Pustyni, nie wiem. Tutaj będziemy mogli jedno zadanie poboczne jeszcze zrobić, które mamy już aktywne. Zobaczmy. Zespół eksploracyjny Wielkiej Pustyni Zionu wyrusza do celu. Jeśli są jacyś spóźnialcy, którzy chcieliby dołączyć do zespołu, niech zawrócą do Zionu. Okej, czyli ciężko byłoby to teraz zrobić, czy to jednak nie tutaj. Wielka Pustynia to jest jednak tam, gdzie myślałem, ale dobra. Jezus, mnie to irytuje, że ona tak... takimi zrywami chodzi. Najlepiej tak, serio. Żeby trafić tam, gdzie chcemy. A i tak przy obrocie jest... spore przesunięcie postaci. Wykorzystajmy skill pointy, bo chyba jeszcze trochę ich mam. A nie, dobra. Zrobiliśmy to ostatnio. No to nic tu po mnie. W takim wypadku możemy ewentualnie zobaczyć, czy będzie mapę widać tego obszaru. Wejście do macierza. Okej. Nic więcej nie ma na razie. Chodźmy do nich. Coś powiecie? Czego to oczekujecie ode mnie? No dobra. A ty, Lili, coś powiesz? Of course the tetrapod doesn't have any air conditioning. I'll pray for the safe retrieval of the Alpha Core. No dobra. To w sumie moglibyśmy próbować wyjść stąd już chyba jakoś? Coś tu jeszcze jest do podniesienia? Nie. To jest człowiek, ej. Będą jakieś wspomnienia jednak. Zobaczmy. A, 80 skill point expa po prostu. Tam teoretycznie mamy pójść, ale zaawansowane na części zawsze są. Spoko. I jeszcze tutaj luknijmy. Ostateczny materiał polimerowy. Tu sobie wyjdziemy i do celu. To w tym kierunku gdzieś będzie? Co?
coś tam. A, tu po prostu musimy pójść. No dobra. Człowiek, człowiek. Uwielbiam te podpisy. Tu na żółtą farbę mamy wleść. Ja pierdzielę. Ale tu. Mamy złowrogą mgłę taką, nie? Matrix 11, no mówię. Jakby taka wręcz toksyczna ta mgła była, można powiedzieć. Jest wrażenie, przynajmniej to kurde sprawia. O, wleziemy do ciebie. Wielkie twierdzenie o niewiadomej. Udało mi się poznać cudowną prawdę o zagładzie kolonii. Prawdziwy zdrajca jest w kosmosie. Nie mogę jednak tego nagrać. Brakuje mi pamięci RAM. O nie. Dobra. Możemy już zostawić to. Co to kurczę będzie za miejsce, nie? Mega ciekaw jestem. Uwielbiam też takie te bardzo filmowe ujęcia w tej grze. Taki zupełnie inny soundtrack mamy, nie? Taki też mocno tajemniczy jak na razie. Wow, to nie jest nowa sytuacja. No. Właśnie chciałem powiedzieć, że to trochę jak metro wygląda. No to prawda. Wiesz, może jakieś wózki będą działały jeszcze, nie? Zamknięty peron mamy. Znajdź Alpha Nightiba. O kurde, ej, no to od razu na temat widzę. Przechodzimy. Taki najbardziej podstawowy. To jest zapisywanie, jest podziemny peron. A tutaj czegoś nie będzie? Bardzo często to... Kurde, to jest wyjście, tak? Tego się nie spodziewałem, że mnie wyniesie stąd z powrotem. Bez kliknięcia czegokolwiek. Nie no, to tak nie chcę. Dobra, widzimy się na dole już. To znowu kascenka chyba będzie, nie do pominięcia. No, to jest jako ładowanie. Dobra, jesteśmy, więc możemy w końcu tak już na serio ruszyć. No, skilli żadnych nie mam, żeby tutaj coś ogarnąć. To zgaduję, że będzie skrót. Tak jest. Klasyczna metoda. Mówiliście, że warto w ogóle z nią relacje budować. Dobra. Zaraz to obczajmy. Czyli zapominam, że mam te double jumpy. A one są jednak, kurczę, naprawdę istotne. I bardzo pomocne. Ale to naprawdę bardzo. Dobra, tu już niczego nie widzę. To jest wszystko po drugiej stronie. Tu będzie pierwsza skrzyneczka i coś... A, chciałem powiedzieć, że coś chyba mamy, ale to... Też beczka jest wpuchająca. Też do otwarcia z drugiej strony. Dobra, to przyznam, że mnie zaskoczyło, bo myślałem, że no normalnie sobie teraz to otworzę. Ej, czyżby to nie było nowe ubranko? No na pewno. Zobaczmy, co to będzie. Błękitny punkt. Ach, to jest dodatek na uszy. Kurde, myślałem, że to stroje zawsze są w tych. Tak chyba do tej pory było, nie? Kurde. Watch out. This place is old. Structural integrity might be compromised. O. Ośmiornicy jakby, nie? To już nie te skorupiaki. Dobrze nam znane. Chociaż no, to trzeba się trochę przyjrzeć, żeby zauważyć te różnice w tym przypadku. Bardzo podobnie poruszają się. Może trochę nawet bardziej niemrawe są od skorupiaków, ale chyba troszeczkę więcej HP mają. Co jest dziwne, bo nie mają pancerza żadnego, nic takiego. Żadne osłonki. Powiadomienie o opóźnieniach transportu. Z nieznanych przyczyn sieć jest obecnie niedostępna. Dla twojego bezpieczeństwa wszystkie usługi kolejowe zostały wstrzymane. Porozmawiaj z obsługą, aby uzyskać więcej informacji. Poszukaj bezpiecznego miejsca na stacji lub pozostań w wagonie. Przepraszamy za wszystkie niedogodności. Spółka Metropolitalnej Kolei Macierzy Cryo Technology.
jak oni to dystrybuowali, takie powiadomienia na jakieś... Aha, o tym on gada. No to jest skrót. Jeszcze skrzyneczkę. A tam coś większego będzie. Nowego chyba. Dobra, próbujemy zręcznościowo. O kurde. Myślałem, że już po kolei będziemy lecieć, a tutaj widzę... Spore zmiany zaszły. Chyba nie dam rady. Ło! Dobra, w ostatniej chwili znowu za pierwszym razem. Nice. Ale nie jest to łatwe. Nano części. Jest bardzo, bardzo fajny system. Podoba mi się to. Bo się nie wyuczycie. Zawsze jest trochę inna kombinacja, nie? Nie no, tutaj... Nic mi to nie da. A, o tych gada. No, popatrz, zbadaj. Przyjrzyj się. Pamięć pracownika 38. Halo, jest tam kto? Czy ktoś może odpowiedzieć? Cholera, wszystkich wybito? Nic nie widzę, jest za ciemno. Jeremy, zgadza się? Cieszę się, że jesteś bezpieczny. Chwila, twoja twarz. No, chyba się Jeremy tutaj przemienił w Nightiba. O kurde, bez jaj. O kurde! Czyli co, drzwi były skrótem do bossa? Czy nie? To jest zapowiedź jakiegoś nowego... chyba... moba, co? Bo tam taki jeden był w tle. To nie jest boss. Nie, to nie jest boss. To jest mobek zwykły. Ale po prostu chcieli, żebyśmy zrozumieli, jak żołnierze czaszki działają. No i teraz trzeba go rozwalić, bo zaraz... ożywiłby kolejne ciało. No, to... Dobra, mamy kolejny skrót. Tamte drzwi wcześniejsze, no to takie... A czy te, co wcześniej otworzyliśmy, to były takim, powiedzmy, skrótem, no... średnio sensownym. Bardziej, żeby były chyba. Zaraz, zaraz. Kurde. Dam radę wejść na plecy? Byłoby super. O, ale pięknie. Nice. O! Tak chciałem mówić, o co mu chodzi, nie? Kurde! Nie było go widać na skanerze, nie? Trochę oszustwo. Dobra, ale zobaczymy górę jeszcze. Skoro nas tam prowadził, to może warto byłoby to serio obczaić. O, jest trochę dziwne, nie? No, myślę, że wespnie się po tym. Dobra. W takim razie niech będą schody. To możemy zaraz obczaić. No, zauważyłem. O kurde. Ale sobie zrobiłem. Dobra. Kurde. Nie dokończyła tego ataku. Ale fajnie wygląda w zwolnionym tempie. Jak po prostu ta głowa zeskakuje z żywiciela. Jeszcze? Nie, wszystko. Okej. No, tutaj mamy raczej dalsze nasze przejście.
więc ty bym nie szalał teraz. Kolejne stroje. Wzór dzianinowa sukienka na co dzień. Nanoczęści. Ej, a ty skąd się tu wziąłeś? Nie, no błagam. Chyba oskryptowane, co? Że tak musiało już być. No trzeba przyznać, że mają naprawdę mega dużo zdrowia. I długo się walczy z takim jednym. Okej. Chodźmy do tego człowieka biednego jeszcze. Ciekawe tylko... jak to jest... z tym typem amunicji, nie? Którego nie mam do tej pory. Tym. Zeznania legionisty 547. Widziałem coś niewiarygodnego. Moi martwi towarzysze wrócili do życia, ale nie byli już ludźmi. Z ich twarzy wychodziły macki. Te potwory kontrolowały ich zwłoki jak marionetki. Motyw stary jak świat, ale... dalej. Sprawdzający się. Ej, to są kable po prostu. Nie chcemy się po tym wspinać i nawet nie możemy. To będzie ciekawe. Czy to samo da radę rozwalić go? Ała. No. Dojdź go. No dojdź go, Eve. Dobra. ulepszenie do bukłaka, super. Nie wiem, czy to przypadkiem nie będzie już to ulepszenie, które mi przeważy i będzie mi już 6 apteczek. To ciało jest tutaj? Nie. Kurde. To jak ja mam się tutaj dostać? On tutaj był i go przeoczyłem? Ta, okej. Wspomnienie legionisty 569. Zdecydowaliśmy się na izolację, żeby uchronić się przed niebezpieczeństwem. Ustaliliśmy zasady, ograniczyliśmy odpady i wspieraliśmy się nawzajem. Jednak liczne trzęsienia ziemi sprowadziły śmierć na to miejsce. Potwory zaczęły przechodzić przez szczeliny, które powstały wskutek osuwania się ziemi. A, tak to się rozlazło tutaj. Czekaj, co było przeczytam tych, nie? Tych potworów, ich obecności w ogóle. No liczę mocno, że ten temat będzie jakoś wyjaśniony. Co to jest? Bydle. Jezu, jakie to wytrzymałeś w ogóle. Kurde, on kawałkiem filaru walczy ze mną. Jakieś podpory. Berserker czaszki. O kurde, właśnie, czaszki, czyli ma ten syf. Ja pierdzielę, w ogóle zacznie tam z obiektów. Jest robot, mnóstwo znajdziek. I tam rzecz jasna się kierujemy, bo jest to oczywiście punkt odpoczynku. Ale, ale, nie tak szybko. Kurde. A co z robotem? Nawiął mi, co? Kurde, trzeba było wskakiwać. Nie, on tu jest. A czemu? Kurde, nie mogę tam wleźć do niego, ej, bo nie mogę. O. Bez double jumpa? Nie wiem, czym to zrobił, przez to, że ona się z automatu sama chwyta tych różnych rzeczy. Moduł ulepszenia drona, ale mamy, słuchajcie, upgrade'ów przed nami. Oby.
Oby wystarczyło, a tu co? Otwieraj. Z buta. Myślę, że puchaj jakąś znajdziemy, czy coś takiego. Okej, tam będzie wyjście. Jeszcze kasy trochę. Dobra, i możemy wejść sobie do umiejętności najpierw. Dwa punkciory. A, przeznaczę to naładowanie bety, czemu by nie? Rzadko korzystam, ale może być zawsze zwrot energii. Kurde. Jedyneca sobie zapiszemy to miejsce, ale upgrade'u za dużego nie dokonam. Kurde, no chyba tędy, nie? Mam teraz iść. Bo jak inaczej. Ja pierdzielę, serio? O kurde, mówię, nie, no dobra, no to zaraz się zatrzyma się, nie? Przecież mnie nie przejedzie. No to proszę. Czekaj, czy to się zrespi. Aha, no teraz tam mamy iść. To chodźmy na złość w przeciwnym kierunku. Już nic więcej nie ma. Dobra. Kurde. Nieźle. Materiał, a to? Egzokręgosłup refleksu. Musiałbym w ogóle zobaczyć. Tutaj. Większość kombinacji. Są jednogwiazdkowe. Ładowanie bety plus 8. Kurde, wszystko jest jednogwiazdkowe. Dodatkowe ładowanie bety, dodatkowe obrażenia stałe przy użyciu kombinacji ataków. W sumie dobra. Plus 10 do zmniejszenia obrażeń, szybkość ataku plus 10%. Kurde, wolę szybciej atakować. Leczenie po zabiciu wroga, też dobra rzecz. Kontynuacja walki. Siła ataku po zabiciu wroga plus 6%, czas trwania 10. Zmniejszenie obrażeń wręcz. Więcej zdobywanych punktów doświadczenia, zwiększa współczynnik obrażeń krytycznych o 4,5%. Umiejętności bety. Dobra, osłonę sobie zwiększę. O 100, cokolwiek to znaczy, nie? Porada legionisty 552. Naitiba nie znają strachu, dlatego nigdy się nie wycofują. Strach jest wywoływany przez ego. Naitiba nie są istotami żywymi, bo nie potrafią odczuwać strachu. Nie można wahać się przed ich zabijaniem. No, generalnie, jak ktoś was chce zjeść, to... wysypisko. Ale wyobraźcie sobie, jakby ona się nie zapisywała, tylko trzeba, bo stary to zapamiętywać, nie? Kombinacje. Wysypisko, czyli tu gdzieś sobie aktywujemy, okej, okay, no to chyba długo nie będziemy szukać miejsca, gdzie ten kod możemy wpisać. Zgaduję, że on jest fabularnie potrzebny, skoro Adam zwrócił na niego uwagę. To raczej nie zakładam innego scenariusza. Dobra, to trzeba będzie znaleźć. O! A te z pustyni są stwory. Ej, roztocz? Przecież one na pustyni były, nie? Albo są reskiny ich po prostu. Mega podobne były stwory. I nawet jeżeli chodzi o ich movement. Sposób poruszania. Determinacja pracownika 33. Gdy winda się zatrzymała, a drzwi otworzyły do środka, wlało się światło. Słońce nie stopiło mojej skóry. Było po prostu ciepłe i miłe. To drzwi do raju. Muszę poinformować pod załogę o tym zaskakującym odkryciu.
No, chyba nie zdążył. Coś jakby kurde było, ale zgaduję, że wystarczy, że otworzymy sobie to tutaj. Najpierw spróbujemy tak to zrobić. To jest jedno, a tutaj jeszcze możemy... Nie, nic nie możemy zrobić. O kurde. Ja nie będę oceniać sytuacji, gościu. Jestem szalony. Kurde. A, właśnie. Kurde, nie! Ożywi mi go! Ja pierdziele, no nie mogę tego przerwać już. Padł? Nie wiem, jakiś trójkąt był w ogóle. O matko. Pozwoliłem jeszcze tym, nie? Odwalić. Myślałem, że ich tam w boju jakoś ubiłem. Dobra, dawaj. Czy one mogą tak kurde w nieskończoność chyba, faktycznie. Kurde. Zawsze minimalnie spóźniony. Z tym odbiciem tutaj jestem. Nie no, bez przesady, ale... Najlepiej nie poszło. To prawda. Ej, to była skrzynia w skrzynce, ale ona obok jest. O. Dobra, od Alfy. Alfa, Ro. To była wskazówka, nie mówcie mi, że tam było podaj kod, nie? W tej wskazówce, czy coś takiego zapisanego. Jest, ale jeszcze jednego ogniwa fuzyjnego potrzebujemy, chyba, nie? Tak tam wyglądało. Aj, dobra. Tu sobie przejdziemy. Znaczy, moglibyśmy wyjść po prostu cofając się, ale zgaduję, że tutaj coś jeszcze może być wartościowego. Skoro całe takie dojście do tej skrzyneczki zrobili, to grzechem byłoby odpuścić teraz, nie? Zerknijmy. Ostateczna nanocześć. No dobra, no ale tak z grubsza. No, mogło być jakieś ulepszenie drona czy coś takiego, to byłoby na pewno fajniejszą znajdźką. Ale nie narzekam, dramatu nie ma, zawsze coś jest. Teraz tak, do windy. No, jedyne co mi pozostaje w tym momencie. Szkoda, że nie możemy się ruszać w ogóle, jak jesteśmy w windzie, to byłoby naprawdę spoko. I tu było to cudo, a nic nie zrobimy. A, jedno było, tylko ogniwo fuzyjne. No dobra. W prawo nie przejdziemy, to się w ogóle blokuje. Jezu, tutaj coś pominąć? To masakra, nie? Potem była... To jest strasznie, no... Jakby nie było, korytarzowa lokacja. Jestem jedynie ciężarem, napisał w żalu legionisty, legionista 507. Nieprzydatnym, bezradnym. Zawsze trzeba mnie bronić. Chcę stać się silniejszy, to ja chcę bronić tych, na których mi zależy. No i... Niestety się nie udało. Tam jest człowiek. Uuu, ze wzmocnieniem mi tu jest ten syf. Dobra, to nie pozwolę się pożywić. Ej, serio? Nie, nie dam rady. Już myślałem, że mnie nie usłyszał. To byłoby zbyt piękne, naprawdę. Dobra. Jest z głowy, ale jeszcze trzeba głowę rozwalić. Dobra. Namierzaj, 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 bo łatwo spudłować w ich przypadku. Oj, będziemy mieli ulepszenia.
Dobra, odpalę ten atak, bo on się zaraz i tak rozładuje. Dobrze. Ej, ale ten nie wybuchał. Poprzednio, owszem. Wybuchał, to chyba beta będzie. Tak bym obstawiał. Co my tu mamy? Rdzeń ciała! Proszę bardzo, liczba rdzeń ciała, potrzebnych jeszcze jeden. Czyli nie beta. To lepiej zawsze hapę mieć. Z bety nie korzystamy zawsze, bo trzeba ją ładować, a rdzeń ciała to kurde, no z HP zawsze się korzysta, im więcej HP tym lepiej. Ej, to wygląda jak miejsce walki z bossem, nie? 100%, że tu jakiś bydle zaraz wyskoczy i będzie chciał mnie zamordować. Moi drodzy, tak korzystając z tej pięknej sytuacji, przypomnę wam, że jeżeli wam się materiał podoba, to będę mega wdzięczny za zostawienie kciuka w górę. To jest fajne wsparcie dla mojego kanału, więc nie zapomnijcie proszę o tym, żeby zostawić po sobie lajka, jeśli oczywiście wam się materiał podoba. No i zachęcam też do komentowania. Możecie dać znać, jak oceniacie na razie grę. Jakie są waszym zdaniem jej największe plusy, jakie są minusy. Chętnie naprawdę poczytam. Ja oczywiście podsumowanie gry zrobię. O, co za niespodzianka, mamy bossa chyba. W ostatnim oczywiście odcinku z tej serii. Czyli tam. Serio, to nie będzie bossa? Jestem w totalnym szoku. Że to będzie po prostu przejście. O. Ale otwarty, duży teren. Czy otwarty? No nie wiem, czy... Nie będzie bardzo korytarzowy, ale... Bardzo duży obszar i dystans mam renderowany. No to już niżej nie pójdziemy. No, to już nic więcej chyba nie będzie. Fajnie, że ona idzie tak po tej szynie. Jest bardzo wygodne. W czym tak było w Uncharted chyba? Że podczas takiego właśnie chodzenia, po tego typu jakichś belkach na przykład, torach czy coś takiego, to trzeba było padem jeszcze na boki wychylać, żeby wasz bohater balansował. To był fajny zabieg, nie? Okej. Okay. Serio zareagował na to? Piękne. Kocham takie, wiecie, detale, szczególiki. O, tam możemy się, no właśnie, wbić. Co za niesamowite odkrycie z twojej strony, Adamie. No tylko pytanie, nie? Ta lina nie ma sensu w takim razie, bo tam jest jeszcze, kurde, skrzynia, którą ja chcę ogarnąć. Tam są wrogowie, chociaż może z drugiej strony. Może z drugiej strony ja mam tędy iść. Robocik! Musisz zginąć! Wybacz! Moduł ulepszenia drona, o, warto było. Kurde. Pięknie! Ja pierniczek, jakie to jest skuteczne na nich! Muszę częściej z tego skilla korzystać, naprawdę! Ej, no w szoku jestem ciężkim. Mam razie dolinę. Bo to jednak będzie nasza główna droga. Omnibolty. No, czekam w końcu na możliwość ulepszenia siebie. Z broni. Sprzętu całego, no generalnie, wiecie, postaci. Dopiero drugim skokiem możemy wyrwać się jakby z tego przyklejenia do tych szyn czy torów. Okej, okay, to zaczniemy sobie z tej strony. Materiały polimerowe. Są dwie liny.
Aha. Prowadzące chyba do tego samego w ogóle. Tak to przynajmniej wygląda. Ej, tu moglibyśmy zejść, już byśmy byli, nie? Więc to chyba będą takie poboczne rzeczy. Że znając życie, jakbym tutaj chciał zeskoczyć, to bym zginął. Aż to sprawdzę, powiem wam. W imię nauki. Ej, przeżyję to. Ledwo. A to będzie niewidzialna ściana. Ja pierdzielę. Nie ma niewidzialnej ściany. Znaczy, dobra, jest teraz dead. A, to jest zły design. Tak się nie robi. No to powinna być opcja, że tam coś leży, że nie możecie tu wskoczyć, czy coś takiego, nie? Bo to jest mylące. Tutaj ginie się przez zły design. Dobra, wydrapię się jeszcze trochę i... W sumie znowu będę musiał z nimi walczyć chyba, chociaż... Nie no, w sumie wystarczy po tej linii wejść. Dobra, ja zdę na górę. Sprawdzimy w takim razie najpierw ten... Czekajcie. Dam radę jeszcze wyżej? Nie. Okej. To tylko jedna jednak będzie. O kurde. To niezła kamera. Boże, jak w Uncharted 2 normalnie. Tylko śniegu brakuje. Serio. I się nie wydaje specjalnie przejęta. O kurde. Nie, serio, Uncharted, nie? Jak w Uncharted 2. Początek gry, jak z pociągiem. Dawaj! O kurde, weź teraz przejść przez taki syf. Ciekawe, czy serio bym zginął, bym nie zdążył. Udało się, bo nie widzę tego skoku. Ej, nie udało się? Przecież przycisnąłem X-a. Bez jaj. Może za szybko zrobiłem. I skoczyła w przepaść, może. No. Dobra. Już to mamy. Uspokojone. That's enough excitement for one day. That was close. Thank you. Wow, thank you for me. I could get used to this. No to się nie dzieje za często, to trzeba przyznać. Eve nie jest zbyt wylewna. No może tutaj będzie boss i cała ścieżka od nowa się z konu. Sama amunicja. No pewnie, że tak. O! Bardzo dobrze. No, zrobimy przerwę, z pewnością. Fajnie, że te bitcoiny zawsze zdobywamy przy tych obozach zaopatrzeniowych, bo jednak można sobie faktycznie ich nie marnować, nie? No, to był obóz, tylko... O nie, no bez jaj. 6 na 7. 1 na 3. To jest to codzienne odzienie. No, średnio. Tego nie miałem wykupionego już? Wydaje mi się, że było. A, to to. Okej, no dobra. To jest inne. To
Podłącza dodatkowe magazynki na powiew do strzelby. Można użyć w trybie dystansowej. O. Dobra. Tu odpoczynek chcą. Jeszcze skillsy zróbmy. A, jeden punkt. To sobie nie zrobię za dużo. Pompę możemy kupić za dwie. Granaty wstrząsowe. Już jest trzeci? Trzeci. Poskręcany żelazny most. Fajny kadr wybrali do zdjęcia. Dobra, siądźmy i zapiszmy sobie progres. Oczywiście będzie chyba dialog jakiś. How far are you from the Alpha Corps? Hey, don't push me while I'm operating. I know you're taking a break. Are you sure this is the right way? Maybe I should be in charge of navigation. How about you do your job and I'll do mine. Right, stop it, both of you. No, myśleć nie można. Kurde, fajnie to wygląda, słuchajcie, w nowej lokacji. Naprawdę, spoko. Słuchajcie, myślę, że na tym sobie dzisiaj odcinek zakończymy. 40 minut ponad, ale wiem, będzie trochę krótsze niż te dwa poprzednie, do czego mogłem was trochę przyzwyczaić. Postaram się, żeby kolejne były dłuższe, bo to serio jest spoko opcja, że możecie sobie zawsze, jak macie czas, obejrzeć dłuższy materiał, a jeżeli nie, to można tego odcinka po prostu wrócić. Nie, także myślę, że spróbuję, żeby te kolejne odcinki były serio dłuższe, szczególnie, że to jest taka nasza trochę teraz główna seria, można powiedzieć, na kanale, bo codzienna. Tam chyba tylko raz odcinek wypadł. Ale później nadrobiliśmy naprawdę mega, mega długimi materiałami, także postaram się, żeby one były jak najdłuższe. Ok, postaram się, żeby to tak wyglądało, zobaczymy, jak to będzie też dalej z czasem. Mam, że jest lipa trochę, bo mam sąsiada, który ubóstwia w ostatnim czasie wiercenie i dzisiaj na przykład wiercił przez 8 godzin. Ja nie wiem, co można tyle wiercić, ale można. I to nie tylko jeden dzień, a kilka. Więc jest ciężko nagrywać ostatnio. Jeżeli do czasu Elden Ringa się nie ogarnie, to ja się nie ogarnę. Będzie źle. A tymczasem, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało i zachęcam oczywiście do zostawienia lajka i widzimy się jutro. A dzisiaj, jeśli dobrze liczę, 9 maja będzie livestream o 19. Także serdecznie zapraszam. Trzymajcie się, pa pa, cześć. I to by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.